Hej, znaleźliśmy ur, tu, nie tam. Nie, idę i się pytam, gdzie oni to znaleźli. A mama mówi, tam. Myślałam, że gdzieś w polu. I mówi, gdzie? A mama, tam. A to chodziło o to, żeby powiedzieć, że tu. I wtedy kumam, że a no to tu. No. Tak? Co? No nie, to. Weź teraz na wizji się nie przyzna, że też ma takie rozumowanie jak ja. Co będzie? Kwietnik. Śmietnik? Kwietnik. A to są szuflady, czy co? No to ból. To pszczółki sobie. Wysuń tą szufladę. Nie wysuwa się tego, to jest wyjście. To wygląda jak szafka i że to jest szuflada. No bo to miało takie szufladki, te wiesz, tak obejmujesz, te duże. A tak, ale to wygląda jakby wiesz, że taką masz szufladę. No niezłe znalezisko. No ja to znalazłam tu. Gdzie? Gdzie? To się otwiera? Co? Tylko się otwiera przecież. Ja nie byłam tu w życiu. Co to jest przejście na całą długość tej kolikarni? Ej, tu kolejne tam miejsce. Kolejna Narnia. Kawiarnie, restauracja. Olka we wszystkich. Wow. Bo te, gdzie cię wow. Ile to ma lat? Co za firma? Piwnica. No ja wiem, że to jest piwnica, ale nie wiedziałam, że to jest połączone takie długie. Serio, restauracja? Hotel. Albo restauracja, tak, taka swojska. Kawiarenka Harry Potter. Dla hobbitów. Ej, no ale zobacz, tutaj tak klimatycznie. Patrz, jakie tu masz kamienie. Widzisz? Wow. Hotel. Nie? Ej, co myślicie? Powiedzcie, że chcecie takie coś. Wysyłajcie donaty, tak 100 tysięcy pewnie tu by potrzebno po minimum. Podglądać króliki przez dziury. Co to? To jeszcze... Aha, Jezu, ja myślałam, że to jest już królik. Jak serio chcecie tutaj, żeby było coś szybciej, to musimy mieć sponsorę. Może zdradzimy jedną rzecz. Nie. No co? Że z YouTube'a powstała pierwsza inwestycja, która jest w trakcie realizacji. Tak? Kozy będą jeszcze dwie małe. Tak, za niecałe 3 miesiące. Co? No. A nie za miesiąc? No jak za miesiąc? Jak za 3 miesiące, kozy? Kiedy kozy? No Olka, nie wiem co ona tu namąciła, ale będą dwie małe kuski niedługo. Dzięki wam. No, cieszymy się. Co robisz? No i tylko nie rób tak perfekcyjnie, jak tego, wiesz, warzywniku, że wyżej deski nie ziemi. To jest górka w dół i niech stoi tak. Niech będzie trochę, chociaż trochę, bo tamta noga i tak jest krótsza. Ale że to będzie tak, czy... Właśnie. Przytnij! Ładniejsze będzie. Oczywiście, a nie nowa deska. Ania, chodź podłóż mi deskę. Teraz rozwalisz buty. Na górę, na górę. O tak. Teraz rozwalisz tam. Ale równo miało być. Nie, miało być. Coś odpadło. No, się to na drzwiczkę dla pstu. O, Buda. Dla Karmela. Dla kotów. Patrzcie. Ej, nie róbcie z tego do nic, to jest Buda. No tak. Tutaj nawet, tutaj on by się nie zmieścił. Wlazł. Da radę. Będzie spokój w domu. Dlaczego? Tak jest równo z tym, a tak będzie dziura. A jest to odstający. Nie da się chociaż trochę podsłonić? Nie da się, ale to nie będzie dobrze. Ja tą dechę dokręcę, żeby ona wepła w wąt. A, bo co? No co ty? Obcinaj te nogi. Niż ten taki biały głaz. Nie trzeba było bo nie. Ten głaz. Z drugiej strony w ogóle nie ma nóżki. W sensie? Wow. Wow, to się rozpada już. O oh, wow. A no i teraz bierzesz piłkę, chcesz, nogi. To ci przytnę. Niech to będzie. Chcemy, dawaj. Plastry albo tu chyba. Co? To jakaś słoma ocieplająca, no. Wy plastry. Są tak, wiesz, wyglądało trochę. Co zrobiłaś? Nic nie zepsułaś. Bo to odpadło, tak? Co odpadło? Nic nie zepsułaś, tak? No jak tamtym zeszłam. No tak, no widziałam. To jakieś rozwalone krzesło. Powiedz dziadko, że ono już było rozwalone. Aha. No właśnie.
pomóż! Zrobione? Moje głowy takie. Co nie na twoją głowę? Co ci powiem? Słucham. Że cebula odstrasza swoim zapachem szkodnika połyśnicę marchwiankę, z kolei marchew odstrasza śmietkę cebulankę i marchew dobrze wpływa także na pory, fasole i rzodki. Ja się nie znam, ale chcę wypraktykować. Możemy sobie, wiesz, nie wiem, jeden rządek posadzić tej samej marchwi, jedną grządkę jakąś mniejszą i zobaczyć. Ale ja nie mówię, że samej, tylko różne gatunki marchwi na jednym plus coś, co odstrasza. Te grządki są dość wąskie, więc wszystkich marchwi... To są słabe grządki. Nic nie słabe. Takie to by było ciężko wypielić. A co masz za książkę? Bardzo dobrą książkę. Jak stworzyć niezwykły warzywnik. I tu jest nie tylko na temat siania i siewów, o domkach dla tych owadów zapylających, żeby były poidełka, jak zrobić kompostownik. Mhm. Kwiaty, które też współpracują, na przykład te nielubione bardzo przez tatę aksamitki. Aha. Ale one są bardzo pożyteczne. O, nawet ładne imię mają. Jak to? Kotaś! Ania. Widzisz? Kotaś! Widzisz, jak się nazywają te kwiatki? Ania. Ania, no. Dziurę chcę nagrać. Co zrobisz? To stupa. Serio mi te kaloszki. O Jezu, czemu jakieś pustelki po browarkach i pety? Co? Nada. A jakie mocne piwo, 9%, Jesus. Co to? Co? Te koła? No. Nie wiem. Tu drewnia chyba kiedyś była, co? Czy co? A czemu tak myślisz? Nie, no, patrz, ile tego drewna i węgiel. O Jezu, kot. A, to tam ta ich niby pracownia. Jaka pracownia? No, co rodzice tak to nazywają, ten swój coś. A to co, to jest żarówka jakaś, czy co? A mam pęknięty szkół. Ej, ale to ta taka knajpka, no ja to widzę, jak się odkopię do ziemi. Co, Luna? My jesteśmy za ścianą. Kolejny but. Uj, Boże, ja pitolę. Jezu. Ja się boję tu chodzić, patrz, jakiś bucik. Weź. Strach, co tu znajdzie. Można to kopnąć? Boże, to się trzyma, ja nie. Weź to kopnij ty. Nie. No kopnij. Jezus. Co? Kopnęłam. Super. O, to skrzynka ładna. No, skrzyneczka. O, i to, co to jest? Ło! Daj, bo zaś się to zapadnie. Czemu my tu wchodzimy? Nie wiem. Jakieś drzwiczki od czegoś. Może też od ula. A tam chyba jakiś taki koło element wrot. Od stołu. Kołowrot. No taki, żeby się ukłuć. Aha. Klątwa. I klątwa. A co tam jest tam na górze? A to tam góra jest tego, tamtego pracowniów. No, no. To po schodkach. I co myślisz, że to by była kawiarenka, knajpka? Harry Potter. Ja tam widzę potencjał. No jest, to do wszystkiego jest potencjał. Do tego już trzeba zmienić buty, bo mi się nogi pocą. Ale ja to chciałabym zobaczyć proces tworzenia tego syfu, tu wnoszenia. No nie? Jego po co? Co mówisz? Ja to tam suacie. Skarbów. Człowieka. No. Nieprawda. Druga sala knajpy. Pięterko. Za ścianą. Pięterko. No taka karczma bym powiedziała. No to z pół miliona jednak trzeba to ogarnąć, jak jakoś no. BHP było. Tak. Co wy tu robicie? Nawet dżownice są wow. Nie pokryte. No takie. Tu takie drzewko było malutkie? No, takie zapachy. Nie było nic widać, co? Tu. Było, ja je przysypałem, jak stąd wybierałem, bo wpadałem w drzwi bokiem, jak wyjeżdżałem.
Ło, i co, wy chcecie wyjąć z tego korzenia? Nie. Ja tego oczywiście chcę zostawić. Okej. Okay. Jakby ładnie wyglądał. Już myślałam. To, co za wami jest. O to. To wywalić? No, jest suche. W większości. I obstychać. A co tu się odbyło? Refreshing stop. Stopy sobie myjecie? A czemu tu? Ale ubrana, no, co by było? Co? Serio? Co? Moment. A to jest tył domu. Czy ty znalazłeś wodę do środka? Żeby umyć. Patrzcie to. Myślę, tam grudno. Co żeś zrobiła? Jak to zmienić? No, w pierwszym garażu jest, czy w tym ogrodniczym jest taka czerwona szczotka wisi. Jak wejdziesz przez drzwi, to lewo wisi na ścianie. Przyniesie co za nie. Będziesz myła... Beton? Ile pyłków w ogóle jest. Tam opłuciemy. A ich nagrywasz jak sprzątają? Bo to ja nie mam o co no. Teraz. No, ostatnio to na przykład... Czekaj, nie mogę powiedzieć, jak tym szorujesz. Ostatnio tu Rafał wyrywał jakieś korzonki, na przykład nagrywam. Cały śmiać. Na trawie, Olka na trawie. Jeszcze to zglącuje, potrzebna nam. Ja powiedział, że mi w stopy byłoby zimno. Fajnie? Dawaj, do góry noga. Jest, ono jeszcze masz... A nie trzymaj za korczek, tylko za ramię. No. Czemu ona ma taką krechę na nodze? No, od kalosza. Żeby schnął nogi. Musisz położyć się i leżeć. Tak nie, jedziesz, nie 5 chodzić. Minut. Coś, czego nie potrafisz. No już. No już. Czemu robisz burzę? No, ty nie umiesz tego używać? Miga, wiesz? Nie widać. A gdzie jest ten szlauchik taki? Tam. Tam. Tu. Tam. Co ty tak osie napiłeś i tyle? No nie czaję, tam jest jakiś wodopój? Nie. Zimna woda. Aha. Coś powiesz? Gotowy. Pięknie. Ładnie mała wysprzątała? Boże, kto to się drze? To tutaj. A co ty taka? Nie w sosie? Co to się dzieje? Co, Luna? Ja. Nie w sosie. Boże. Czego się drzesz? No, koleś, jakby nie... Nagle cicho, co? Tak paszczy, to tak wysiadł. Nieprawda, tu się nie robi takich rzeczy. I narosł, koleś. Nie martwcie się. Posiedzenie Sejmu? No, takie wygląda jak posadzenie Sejmu w sumie. Posadzenie. Posadzenie. Czy to jest Sejm Polski? Co to się dzieje w ogóle? Cicho! Tu jest cichy siedliskowy zakątek, a nie... Koguty nad mi wieją, rozumiesz to? Nie rozumiem. Cicho. Chcecie dziewczyny, nauczcie go. Błotasz? Nie mogę z tym kogutem, już mnie denerwuje. A co z tym błotem? Po co to? Po co to? Chciałem. Powiedz po prostu, nie pytaj. Ja oddaję to tu chciałem, ja to dorzucimy. Co? Olka, czego ty ją nauczyłaś? Nie! Luna! Chcę nauczyć tego kupica, żeby nie piał. Da się? No. Można z niego zrobić rosół. Nie można. I nie będzie piał w rosole. Nie, kogut! Jak z jakiejś puszczy. Jak ten jestem. Archeolog? Nie, ten dinozaur. Archeolog. No dobry. Jest on fire! Sio, nie wolno gryźć Luny. A jaki sprytny.
pantera. Jeszcze się wyżywa na krześle. Mhm. Schodź. Idziemy sprawdzić jajko. Nie widzę tam życia. Nie dotyka. Zostaw. Nic tam nie ma. Nie widać. Co? Nic nie ma. Daj mnie zobaczyć. Aż nie ma życia tam. Zaczynam przesadzać kwiatki do naszego ula. I tutaj znalazłam mieczyki. Zastanawiałam się, co wsadzić i stwierdziłam, że posadzę mieczyki, które są w kolorze łososiowym. Nasturcje będą w różnych odcieniach, od żółci do czerwieni. Zobaczymy, jakie. I tu mam ostróżkę i chyba tą ostróżkę gdzieś tu powtykam pomiędzy. To są różne kolory, mieszanka, więc nie wiem też, jak to będzie wyglądać. Taki eksperyment kolejny. Żeby dobrą stronę wsadzić. Patrz, które to jest. Tu korzenie, nie? To jest tam jakiś kamyczek. Chyba. Co, pije? Czy bawi się? Pije. Tu się nie... No i podlewamy. Idziemy sprawdzić. To otwieram. To jest ten potrzebny kamenuch jest, żeby mogliśmy tam wejść. Taki schodek. Dobra, nie ma ich. Chodzimy. Zaglądać, okej? O Boże. Widzisz je? Takie malutkie. Hurra, bo małe kurki znoszą, młode kurki znoszą, małe jajeczka. Proszę, wyjmij, trzymaj delikatnie. Położyłaś już? Tu, jedna czy dwa? Dwa. Ale numer, dziadek ich nie widział. Dobra, tak nie rzucaj, tylko układaj. Hej. Chyba sprawdzi. O, ona się nie boi. Dziękuję, tuję. A jajeczka? Jakie ładne, a tu jakie marusie. Tu? No. A tu dalsze? Słucham? To duże? To twoje produkcje, że przyszłaś tu? Jak no kury, myślę, że jedzenie. Przyszłaś tu? Proszę. Były jajka. Wow, i to trzy. A jakie duże. O, jakie malusie! Wow, to jakbyśmy robili ciasto i potrzeba 5, to potrzeba 10.
Hej, Leon. Luna, powiedz, co oni robią? Co robią? No, powiedz, opowiedz, co tata z dziadkiem robią. O, Leon chyba nie chce powiedzieć. Proszę. Walić te bryneczki. Które? No, pierwszą. No. Co robicie? Nie. Czemu tu jest tak do dupy światło? O, tatę weź odsłoń deskę, żeby taty było widać. Co robisz? Głupa kleję. A, no to jak zawsze. Chłopaki naprawiają altankę. Nie wiem, albo tutaj szukamy rosy, żeby... Teraz uwaga, Luna łowi, co łowisz? Poczekaj. Uj, Jezus. Musisz charączką to podnieść. Luna łowam. No też mówię, że jest okej. Podnieś to rączką. Wow. Brawo. Nie zdążyłam. A ty co robisz? Siacham. Siacham? Siacham. Strasznie podeschły te bukszpany i trzeba, żeby się zagęściły i tak. Czy jeszcze mocno. Miesiąc i gotowe? Co gotowe? No, co robisz? Już, Luna. A, może wcześniej. No, ale tam już to ładnie wygląda. Leon! No. Patrz, tam to wygląda ładnie, a tutaj tak sobie. Mm-hmm.